Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się kodowaniem lusterek. Chcemy zrobić tak, aby przy otwieraniu samochodu też otwierały nam się lusterka. Teraz jak się otwiera z kluczyka, to lusterka tam sobie śpią dalej. I tak samo przy zamykaniu, żeby się nam zamykały, musimy sobie to zakodować. Mam małą ściągę, jakie moduły kodujemy i co musimy zmienić. Musimy znaleźć moduł KGM lub T2, tam w zależności, który mamy. Znaleźć tam w tym pliku TRM, chyba, czy tam coś takiego, tą linijkę, tą długą, i ją zmienić na Active. To Wam zaraz mniej więcej pokażę, jak to wygląda dokładnie. I zobaczymy, czy to będzie działać. Odpalamy sobie laptopika. Laptop jest odpalony. Odpalamy sobie. Na to sobie zapijemy folder work. To jest interesant, tak musi być. Work. Kasujemy wszystko z folderku Work. Musimy do niego wkleić pusty plik MAN. Ja mam na podpisie zawsze przygotowany. Dobrze, wklej. Teraz odpalamy program do kodowania, czyli NTS Expert. Data, profil Laden, Reventur, OK, F1, 3, wybieramy swój model samochodu, OK, główny moduł KAS do łączenia, OK, to nam się pokazuje nasz VIN, bierzemy back i teraz wybieramy proces ECU, szukamy nasz moduł, który chcemy sobie zakodować, czyli albo KGM, albo TMBT. Ja jeszcze nie wiem, który mam. Lecimy tego na K. Mam podobny KBM, ale to nie jest to, bo to jest KGM. To zobaczymy, czy mam te dwa pozostałe. Takie są na samym końcu. TMBT i TMFT. Zakładam, że to są strony lusterek, pewnie jakaś lewa, prawa, albo coś w tym stylu. I będziemy najpierw ten pierwszy. OK. Tutaj też OK. Teraz musimy sobie to odczytać, czyli change job. Codir datum lesson, to jest odczytywanie z tego modułu. OK. Execute job, klikamy. Coding był active, teraz jest coding ended, czyli nam to zczytało te dane. Odpalamy sobie ten folder work. Szukamy plik fsw, psw, trc, odpalamy go. Szukamy teraz tą naszą linijkę, tą długą. Najlepiej Ctrl F. Sobie to wpiszemy. Nawet chyba nie trzeba całego, to powinien nam to znaleźć. Zobaczmy, czy nam to znalazło. Tak, jest jakiś backlapen. Czy to jest to samo backlapen, back, comfort? Tak. Mamy na nikt active, zamieniamy to na active, czyli tylko usuwamy nikt, bierzemy file, save as, zmieniamy na typ pliku wszystkie files i tutaj końcówkę trc kasujemy, zamieniamy na man. Robimy zapisz, zamień, to możemy sobie już zamknąć.
fork. Zminimalizujemy i teraz zmieniamy change job na kodowanie, czyli sgcodiren. OK. Execute job, czyli teraz nam ten plik zapisuje, coding active. Coding ended, czyli mamy ten jeden moduł już zakodowany i teraz robimy tak samo z tym drugim. Teraz sobie skasujemy cały folder work. Wkleimy sobie pusty plik man. I teraz tak, musimy jeszcze raz F1, F3, cas, back, proces ECU, zbieramy ten drugi moduł, ok, zmieniamy na szczytywanie danych, czyli code pattern lesson, ok, execute job, czyli teraz nadszytuję go, coding ended, idziemy do work, znowu ten sam klik szukamy, fsw, psw, trc, odpalamy i znowu szukamy tam tą samą linijkę, czyli szukaj, znalazło. Zmieniamy na active. Zmieniamy klik zapisz. Rodzaj dokumentu. Wszystkie pliki. Tutaj zmieniamy końcówkę na man. Zapisz, odmień. To można zamknąć. To zminimalizować. Zmieniamy change job na sgcodiren, czyli kodowanie, ok, execute job, zapisuje nam ten moduł, active coding, coding ended, i teraz wychodzimy z tego, odłączamy kabelek, wyciągamy kluczyk ze stacyjki i patrzymy, czy działa. Autko jest otwarte, więc teraz nic się nie zmieni. Zamykamy. Otwieramy. No dobra, a jak zrobimy inaczej? Bo to trzeba chwilę przytrzymać. O. I teraz przy otwarciu powinno już działać, o. I to zobaczymy, jak to z zewnątrz wygląda. Mamy autko otwarte, teraz zamykamy. Trzymamy chwilę i nam się oba lusterka ładnie składają. Przy otwarciu oba się rozkładają, więc działa ok. Także taka mała modyfikacja, a pozwoli nam lusterka na parkingach uchronić od tam jakichś obcierek, albo żeby nikt tam nie połamał. I tyle. To dzięki, hej.